Witam serdecznie, moim gościem Andreas Kijak, reper Bardejow. Dzięki bardzo. Andreas, przegrywacie dzisiaj mecz z Dream Teamem w serii rzutów karnych. Dlaczego? Co tu się stało w tych karnych, że nie udało się bardziej precyzyjnie strzelać? Bramkarz dobrze bronił, czy wy mieliście gorsze te strzały dzisiaj? Karne takie, to jest 50% na 50%. Szczęśliwy wygrał i pogratulujemy. Dokładnie, masz rację, 50 na 50 tak naprawdę w karnych. Dlaczego nie udało się strzelić gola w podstawowym czasie gry? Oba drużyny grali bardzo defensywnie, nie chcieli dostać pierwszego gola i skończyło 0-0. I skończyło się 0-0, dokładnie. Jak wam się podoba poziom tej rywalizacji, tego całego turnieju? Turniej jest kwalitny, bardzo dobry. Jesteśmy szczęśliwi, że tutaj przyjechali i przyjechamy znowu tu. No mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziecie na moich turniejach, ponieważ raz, że jesteście fajnymi ludźmi, to jeszcze pokazujecie, że fantastycznie potraficie grać w piłkę. Dzięki bardzo. Będziemy szczęśliwi tutaj być o rok. Może. I na to liczę. Dziękuję za wywiad. Dzięki bardzo. Dzięki.